Cześć, witajcie serdecznie z tej strony Maniak. Dzisiaj zagramy sobie w Resident Evil 4, Resident Evil 4, Biohazard. Pamiętam, czwarta część pierwotnie wyszła na GameCube'a, jak się nie mylę, w 2005 roku. Czekajcie, zerknę. Tak, 11 stycznia 2005 roku na GameCube'a, czyli to już jest grube 12 lat. Pamiętam, specjalnie kupiłem konsolę właśnie Nintendo GameCube, bo zapowiedzieli ekskluzywy, w tym właśnie Resident Evil 4. Później wyszedł Resident Evil 0, jedynka w remake'u. To naprawdę były bardzo dobre tytuły jak na tamte czasy i przez długi czas zerówka na przykład się nie pojawiła, ani remake jedynki. Więc GameCube był świetną konsolą pod tym względem. Szkoda, że nie chcą. Wezmę właśnie poziom właśnie Easy, tak się zastanawiałem, ale nie grałem tyle czasu, więc fajnie jakby po prostu na nowej nadchodzącej konsoli Switch zapowiedzieli jakieś fajne, ekskluzywne rezydenty, prawda? Więc tak, później w ogóle gra wyszła na PlayStation 2, jakiś rok później, w październiku, a w 2007 to już wyszła na peceta, no i ona wyszła później, nawet ją zakupiłem sobie w dystrybucji cyfrowej na PlayStation 3, no i teraz jakoś mnie natchnęło. Dwa dni, czy tam trzy dni przed premierą siódmej części i kupiłem wersję na PlayStation 4 za jakieś tam 99 zł kupiłem w Ultimie, więc bardzo dobra cena, stówkę, no niby to jest odgrzewany kotlet, widać to po tym filmiku, który nawet nie został od nowa zrobiony, tylko po prostu jest to pikseloza, a grafika została podciągnięta do maksymalnej jaka się da. Ale bardzo miło wspominam ten tytuł i powiem wam szczerze, że nie grałem w niego przez te właśnie 12 lat. Zakupiłem to na PlayStation 3, włączyłem, tylko zobaczyłem, więc teraz mam weekend i chcę tą grę przejść, a z wami zagram jakiś fragment, pierwsze 20 minut, omówić troszkę tą grę i przypomnieć sobie na wspominki. Mnie coś naszło, więc akcja gry toczy się jakieś 6 lat po wydarzeniach z Raccoon City. Leon, znany z części właśnie drugiej, tak, odszedł z policji, rozpoczął szkolenie jako tajny agent. Pracuje dla rządu USA i ochrania przede wszystkim rodzinę prezydencką. Lecz niestety przez tajemniczą okultystyczną organizację zostaje porwana córka prezydenta. Leon wyrusza jej tropem do oddalonej od cywilizacji hiszpańskiej wioski. A tak Hiszpania dobrze mi się kojarzyła. Tym razem na swojej drodze nie spotkamy zombie, a zakażone las plaga agresywnych mieszkańców. Kochałem tą wioskę, naprawdę to było tak świetnie wtedy przedstawione, ten klimat. Mega. Jedziemy. Dojeżdżamy pomału do celu, ale przed tym jeszcze gościu się odpryska. It was right before I was to take on my duties of protecting the president's daughter when she was abducted. That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe. According to our intelligence, there's a... Nie, dziękuję, nie jestem osobą palącą. W rzeczywistości też nie palę, jakby kogoś to interesowało. Nigdy jakoś mnie to nie ciągnęło do papierosów. Szkoda pieniędzy i zdrowia przede wszystkim. O, już ktoś go wyhaczał tam za krzaczura. Ale w samą porę pociągnął gadki. Odpalaj brykę, ziomek, i spieprzaj stąd. Dokładnie. Twoja wyobraźnia. Nie ma za co, nie było tak długo. Jedziemy, odpalaj klamota i ogień. Powiem wam, że ta grafika, ta jednolita grafika, ten szarość, ten brąz, ta mgła dawała wielki klimat tej grze. Budowała klimacik, no. I chyba tutaj za mostem zaraz zatrzyma brykę i no.
i dalej radźmy sobie sami niestety. No, no wprost mamy wioskę. Idę się rozejrzę. Good luck. Jeez, who are these guys? Did you say something? Nic nie mówiłem. Leon, I hope you can hear me. Leon. I'm Ingrid Hunnigan. I'll be your support on this mission. Loud and clear. Somehow I thought you'd be a little older. So the subject's name's Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the president. So try to behave yourself, okay? Whoever this group is, they sure picked the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. Leon out. Wszyscy się strają, że to córka prezydenta. Spokojnie, najpierw może ją znaleźć, a nie. Pamiętam, że jak się zabije tego... tą wronę, to... coś zawsze od niej wypadało, nie? Złoto, take. 400. Ojej, powiem wam szczerze, tak drętwa kamera. Ja już zapomniałem po prostu, jak tutaj się to steruje, ale... X-em się biegnie, dobra. Idziemy do tego nawiedzonego domu. Przez tego idiotę. Ale kamera jest straszna, po prostu... nie mogę się spojrzeć ani w dół, ani w górę za bardzo. Lekko jedynie. Straszna lipa. O, kaszle, ham. Dzień dobry. Czy zostałem Jolkę? Excuse me. Sir? Napping. Zdjęcie córki wyjmie. Prezydenta. Wow, cześć kolego. Ta scena mi przypomina tą scenę z Resident Evil pierwszej części, jak już tam na zakręcie zombie wypijał krew, czy gryzł tą martwą osobę i się odwrócił z uśmiechem. No ten nas tutaj sikierą. Dobra, no to go ogień, zaraz go. Będę miał okazję postrzelać. Stój, mówię! Nie, to nie. Nie udało mi się headshota strącić. O. No niestety jacyś wieśniacy się próbują dostać do domku. Będzie wesoło. No to już po kolegach. Is everything okay? Wszystko jest w porządku, z porównaniem drugiej części, gdzie przeżyłem, w ogóle cały komisariat, to co tam było. Understood. Dobra, bierzemy roślinkę i spieprzamy stąd. Strasznie, straszne. Odpalcie sobie teraz Resident Evil 4, zobaczcie jak koszmarne jest sterowanie, naprawdę. Co najbardziej się tutaj zestarzało, no to sterowanie w tej grze. Dawaj go. Wow, ten! Nie zauważyłem dziada, cholera. Dawaj w niego. Dobra, w łeb dostał. A, pamiętam tego psa. On był uwięziony, w pułapkę wpadł, tylko gdzie on był? Nie pamiętam, chyba tam? Nie, czy to gdzieś było? Nie, w stronę wioski on, pamiętam, nie? Tak, w stronę wioski on gdzieś tam był. Grafika się tak nie zestarzała jak sterowanie, naprawdę jest tragiczne. Obracanie kamery analogiem to jest po prostu koszmar, w ogóle kamera nie chce ani do góry, ani do dołu spojrzeć, nie ma takiej... Dobra,
Tutaj mamy amunicję. Czekajcie, jak się wyjmowało nóż, żeby to rozwalić? Już nie pamiętam. Tutaj mamy mapę. Tak to strzeliłem. Bierzemy roślinkę. Czekajcie. L1. Muszę sobie przypomnieć. O, dobra, i teraz. Dobra. No tak to jest, jak się nie gra tyle czasu. Dobra, bierzemy złoto. Maszyna do zapisu, ale na razie tutaj nie będę z niej korzystał. Idziemy dalej. Dojdziemy do wioski, tam pozabijam paru tych wieśniaków i zakończymy gameplay. Bo zresztą sami długiego gameplayu to nikt nie będzie oglądał. O, jest ta psina biedna. Cholernie nie cierpię, nie lubię, jak się dzieje krzywda zwierzętom. Graficznie, czy ja wiem, jak na grę sprzed tylu lat, to nie ma tragedii, nie? Sami powiedzcie mi, bo ja nie wiem, bo może jako fan, wielki fan serii, to może troszkę przymrużam na to oko. Może jest i naprawdę jest zła, chociaż no nie wydaje mi się tak, mam być szczery. Nie wiem czemu nie mam nigdy zasady, że o, już jakiś wieśniak mordę drze. Czekaj, a ja mam zero amunicji, dobra. Jak tu się teraz to robiło? Pamiętam, że chyba musiałem przełożyć amunicję do pistoletu. Ale czekaj, tak nie pasowało. No to jest informacja odnośnie. Dobra, jak to wyrzucę i podniosę? Wyrzucę i podniosę, zobaczymy. Te są do shotgunu. No i gdzie on? Co to zniknęło? No jaka lipa. Ej, nie było tak w serii Resident Evil. To chamek jeden z nożem potraktuje. Bierz roślinkę. No nic, niestety straciłem tą amunicję. Ale pamiętam, że zawsze jak zostawiałem roślinki, może to tylko było w tych klasycznych, oldschoolowych odsłonach, jak zerówka, jedynka, dwójka, trójka, że pamiętam, roślinki sobie zostawiałem, jak już nie miałem po prostu miejsca. No nie wiem, może coś. No właśnie, mówiłem, że nie mam zasady kupowania nigdy żadnych. Remake'i to kupuję, ale żadnych takich remasterów z poprzedniej generacji na tą generację. Więc piątki i szóstki już na PlayStation 4 nie kupię. Przeszedłem ją, te części przeszedłem na Xbox 360, piątkę oraz szóstkę, chociaż szóstka mi się już tak średnio podobała, jedynie epizod z Leonem było naprawdę, o, pamiętacie tą babę? Epizod z Leonem był świetny, też kiedyś sobie zagramy mały gameplay, jakiś wieśniak już znowu mordę drze, tam dwóch wieśniaków zaraz strącę, ale właśnie w przypadku Resident Evil 4 warto było sobie kupić tą grę za naprawdę, no stówkę kosztuje, ale warto wrócić po tylu latach do tej gry, bo dla mnie to była świetna gra, która zapoczątkowała troszkę rewolucję w serii. Może nie wszystkim się to podobało, ale już nie mamy statycznej kamery, jak to w poprzednich częściach było. I też, no i przede wszystkim nie mamy już zombie, tak? Mamy teraz jakąś zarazę. Po drugiej stronie tam wieśniacy byli. Dobra. O, tu za... Kurde.
Nie zauważyłem Hama. Dobra, dochodzimy już pomalutku do wioski. Zobaczymy, co mamy tutaj w skrzyniach. Skrzynie chyba puste są. Mamy troszkę amunicji. I wbijamy się na wioskę. Leon, how you holding up? Bad question, Hunnigan. Sorry to hear that. Bad I'm question. Sending you a playing manual. Hope you find it useful. I'll take a look at it. Thanks. Mały szybki manual. Ale mniej więcej wiem, jak się poruszać. Luke. Dobra, to zaraz spojrzymy. Krowę słyszę. Co oni tam palą? Palą tych ludzi innych. Tak, palą jakiegoś biedaka. Bierda, bierda. Nie chciałbym na takiej wiosce się znaleźć. Ale idziemy na rock and roll i jedziemy z koksem. Dla efektu troszkę postrzelamy do tych wapniaków. Cała wiocha się na mnie rzuci, ale z shotgunem to ich trochę potraktuję. Dawaj, dawaj, ja bym zdążył. Łahaha, jaki łeb poszedł. Przypomniał mi się teraz Resident Evil 5 część, jak tam fajnie te headshoty tym czarnoskórym. Będę grzeczny politycznie. Tutaj ich zaraz potraktujemy. Dobra, dostał. Troszkę ich. Stają skubańce, ta. Siad z powrotem. Ta z widłami do pieprza, ale jej headshot poszedł. Dobra. Zaraz zakończymy tutaj gameplay, bo już mamy 18 minut na liczniku. O, drzwi jak się z automatu fajnie szybko otworzyły. Idzie jeden wieśniak. O, wychodzi druga baba. Dzień dobry. To on to z noża potraktuje, bo szkoda amunicji mi. No ale już się zbliżają. A! Dobrze, bo prawie bym dostał tą dzidą, co rzucił. Cały czas te sterowanie mi przeszkadza. A, pamiętam. La Campana, wszyscy do kościoła polecą na mszę. Na mszę do Natanka pewnie lecą. Niech zostawią te dzidy, teraz trzeba się modlić. A ja sobie troszkę pobuszuję po miasteczku, znajdę może jakąś amunicję dodatkową. Więc tak by się przedstawiał Resident Evil 4 po 12 latach na PlayStation 4. Piszcie w komentarzach, która dla was była najlepsza część. 4, 1, 2, 0. Dzięki za uwagę, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiam ciepło, hej!